pod halę sportową przy szkole podstawowej nr 11. Szanowni Państwo, francuski pilot i pisarz Antoine de Saint-Exupéry napisał: być człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. Dziś spotykamy się w miejscu, w którym budowana jest ta nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowa. A uczestniczyć będziemy, jak już powiedziałam, w uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego, a także symbolicznym wmurowaniu kamienia węgielnego. W imieniu prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pana Jarosława Urbaniaka, bardzo serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam pana Pawła Rajskiego, starostę ostrowskiego. Witam wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, panów Lecha Górskiego i Macieja Kurstaka. Witam radnych miejskich, mogę wymienić, pan Alojzy Motylewski, Włodzimierz Matuszczak, Wojciech Matuszczak, Zygmunt Manik, Andrzej Kornaszewski, Lech Topolan i witam panią Beatę Klimek. Witam pana Aleksandra Ziobro, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu. Jeśli jest z nami, witamy serdecznie. Witam księdza kanonika Bogusława Lamentę, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Bardzo ciepło witam przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11, panią Monikę Rzeszyńską. I teraz będziemy witać uczestników całego tego procesu inwestycyjnego. Chciałam bardzo serdecznie powitać dzisiaj tutaj przedstawiciela wykonawcy, pana Jana Popłaskiego. Jest z nami pan Aleksander Pluś, inspektor nadzoru inwestycyjnego. I powinien być z nami pan Jan Jacek Werner, projektant tego obiektu. Urząd Miejski reprezentują pani Marlena Maląg, zastępca prezydenta miasta. Witam serdecznie. Andrzej Baraniak, sekretarz miasta. I pan Lucjan Kołodziej, kierownik referatu inwestycyjno-technicznego w Urzędzie Miejskim w Ostrowie. Ale proszę państwa, są z nami goście specjalni. Jest z nami syn pana Mirosława Felicza, patrona tej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim, pan Filip Messien Felicz wraz z córką Antonią. Witamy państwa serdecznie. Jest nam niezwykle miło, że towarzyszycie państwu tak ważnemu dla naszego miasta wydarzeniu. Teraz poproszę prezydenta miasta, drugi mikrofon przygotowany. Zapraszam pana prezydenta o zabranie głosu i za chwilę będzie podpisanie. Panie starosto, szanowni państwo, to niezwykła chwila. Takie inwestycje jak ta, to będzie dzisiaj pół godziny, trochę uroczystości, trochę kamer, trochę zdjęć. A to dla miasta jest ogromny wysiłek finansowy. Ja się cieszę, że mogę kontynuować ten proces budowania prawdziwych sal sportowych przy ostrowskich szkołach i że to już przedostatnia. Bardzo proszę pana prezydenta o odczytanie aktu erekcyjnego. Akt erekcyjny hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11. Być człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. Antoine de Saint-Exupéry. Dla upamiętnienia i przekazania przyszłym pokoleniom tego, co dzieje się tu i teraz, w oficjalnej ceremonii dnia 26 września 2013 roku, to jest kategoria czasu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Batorego 2, to jest kategoria miejsca, dokonano spisania niniejszego dokumentu rozpoczynającego w uroczysty sposób budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjatorem budowy jest Samorząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W
Środki finansowe, zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady Miejskiej, pochodzą z budżetu miasta. Uroczyste wmurowanie egzemplarza niniejszego aktu elekcyjnego wraz z symbolicznym kamieniem węgielnym niech stanie się jednocześnie życzeniem, by proces budowlany przebiegał sprawnie i pomyślnie, a nowa hala sportowa przyniosła wiele pożytku i radości obecnym i przyszłym uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 oraz mieszkańcom miasta. Mam nadzieję, że nie wcześniej podobny akt erekcyjny, bo czuję, że tamten kamień węgielny też jest w tej szkole, będzie odczytywany. Do podpisania zapraszam panią Małgorzatę Dwojańską, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11, pana Lecha Górskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz Alberta Lubaniaka, po znajomości przewodniczącego samorządu. W tej chwili będzie wmurowany w ścianę budowanej hali, drugi pozostanie w Szkole Podstawowej nr 11 jako niezwykle ważna pamiątka dzisiejszego wydarzenia. I aby przez wiarę i miłość zjednoczył nas z Chrystusem kamieniem węgielnym Kościoła. Ty nam dałeś mądrość i siły, abyśmy się stali współpracownikami w Twojej dziele. Ty przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, zbudowałeś swój Kościół na mocnej skale. Ty przez Ducha Twojego Syna budujesz sobie w nas duchową świątynię, w której raczysz mieszkać. Ty błogosławisz początek tego dzieła i pozwalasz nam ufać, że ukończymy je szczęśliwie dzięki Twojej opiece. Ty mocą swojej łaski przygotowujesz nas jako żywe kamienie do budowy świętego miasta Jeruzalem. Wszechmogący Boże, Ojcze Miłosierdzia, Ty przez swojego Syna wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś go trwałym fundamentem swojego królestwa. Spraw, prosimy, abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej mądrości mogli doprowadzić do pomyślnego końca to dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy dla naszego pożytku i ku chwale Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szczęść Boże na dalszą pracę. Szanowni Państwo, teraz, żeby nie przedłużać, chociaż się rozpogadam, nastąpi wmurowanie aktu erekcyjnego i symboliczne ułożenie cegieł w tej ścianie budowanej hali sportowej. Powiem tylko Państwu, że do tej specjalnej srebrnej tuby, oprócz podpisanego właśnie aktu erekcyjnego, włożone zostaną serokopia pozwolenia na budowę, a także numer specjalny gazetki szkolnej OPS z września. Ja.
Szanowni goście, marzenia o powstaniu przy naszej szkole hali sportowej towarzyszyły całej społeczności szkolnej od dawna. Dlatego wiadomość o podjęciu decyzji władz w sprawie budowy nowoczesnego obiektu sportowego dla Ostrowskiej 11 przyjęliśmy z ogromnym entuzjazmem. Doceniamy starania władz miejskich w zakresie poprawy warunków krzewienia kultury fizycznej wśród ostrowskich wychowanków i ogromnie dziękujemy za troskę i dostrzeżenie w tym zakresie potrzeb naszej szkoły. Miasto daje naszej lokalnej społeczności, traktujemy jako wyróżnienie i zobowiązanie. Dziś raz jeszcze dziękujemy.